Dzień dobry, serdecznie witam na dzisiejszym spotkaniu. W dzisiejszym programie mamy dla Państwa wywiad z profesorem Zbigniewem Brzezińskim, spotkanie z Lechem Borkowskim oraz z cyklu reportaży o Polsce, reportaż dokumentalny pod tytułem Stolicy Dolnego Śląska. Zapraszam do obejrzenia i wysłuchania wywiadu z profesorem Zbigniewem Brzezińskim, a następnie do wysłuchania wywiadu z Lechem Borkowskim. Panie profesorze, pierwsze pytanie musi być banalne w tej sytuacji. Jest pan człowiekiem, który właśnie działając na amerykańskiej scenie politycznej, to działając z wielkim powodzeniem, od tylu lat jest jednocześnie człowiekiem związanym z naszym krajem, a więc ma pan pewną szczególną perspektywę na sprawy zarówno Polski, jak i Europy Wschodniej. Proszę łaskawie powiedzieć, jak wygląda w tej chwili ta perspektywa z pozycji amerykańskiego polityka? Więc przede wszystkim bardzo dziękuję za tak miłe słowa i bardzo się cieszę, że mam tą okazję mówić bezpośrednio do telewidzów w Polsce. Prawie, że miałem taką okazję rok temu, to było jeszcze przed pańską kadencją, ale ze zrozumiałych względów do tego nie doszło. Cieszę się bardzo, że mogę teraz. Pozwoli pan, że wyrażę swoje ubolewanie, tak, niejako przyjmując na siebie odpowiedzialność za to, no, co bynajmniej się w tej firmie działo. No, i muszę przyznać, że nawet jest mi bardziej miło być na tym ekranie w kraju, którym się nazywa Rzeczypospolitą Polską, a nie ma jakiegoś dość dziwnego tytułu czy też formuły oparte na pewnych przesłankach ideologicznych, które były raczej naszemu krajowi obce. Jak oceniamy z punktu widzenia Ameryki sytuację w Europie Wschodniej? Uważam, że w obecnym okresie jesteśmy w takim terminie przejściowym. Stabilizacja polityczna nastąpiła jedynie w Polsce. Polska jest bezwzględnie krajem, który przoduje w przemianach politycznych i gospodarczych. Polska jest jedynym krajem, w którym dawna opozycja demokratyczna jest stabilna i daje podstawy dla rządu, który może umiejętnie i trzeźwo kierować społeczeństwem. To jest sytuacja w Europie Wschodniej całkiem wyjątkowa. W żadnym kraju jeszcze takiej sytuacji nie ma. Sytuacja gospodarcza z naszego punktu widzenia w Polsce jest może bardziej skomplikowana niż w niektórych innych krajach. Węgry w tej chwili są bardziej atrakcyjne dla kapitału zagranicznego niż Polska. Wschodnie Niemcy oczywiście będą specjalną odpowiedzialnością Niemiec. Czechosłowacja jest w płytszym kryzysie, aczkolwiek uspołecznienie czy też socjalizacja gospodarki Czechosłowacji poszła znacznie dalej niż w Polsce. I przejście na system wolnorynkowy może być nawet trudniejsze dla Czechosłowacji niż dla Polski. Mimo że w Polsce wstrząsy i poświęcenia na krótkim etapie będą większe. Także podsumując, wychodzę z założenia, że Polska rzeczywiście jest krajem najbardziej istotnym dla Ameryki w tej części świata i dla Ameryki jest bardzo ważne z punktu widzenia geopolitycznego, aby eksperyment polityczny i gospodarczy w Polsce się udał. Rozumiem. Panie profesorze, będąc tutaj z wizytą w sprawach przede wszystkim zawodowych, związanych z moimi funkcjami, spotkałem się, muszę powiedzieć, z bardzo dużą wolą do pomożenia nam w naszych trudnościach natury gospodarczej, tam gdzie chodziło właśnie o sprawy związane czy to z radiem, czy z telewizją. Pan ma oczywiście perspektywę nieporównanie szerszą, pan widzi to, co się tutaj dzieje, jaki jest stopień zainteresowania Polską w kołach zarówno większego, jak i średniego i małego biznesu. Nie taimy przecież, że sytuacja nasza jest bardzo trudna, aczkolwiek szalenie nam zależy, żeby traktowano nas nie tyle jako prosiciela, ile jako potencjalnego partnera, w którego się opłaci inwestować na dłuższą metę. Czy pana zdaniem zrozumienie tej sprawy rzeczywiście pogłębiło się wśród kół amerykańskich? Wydaje mi się, że zrozumienie to wzrasta, ale bezwzględnie jest pewien niepokój, pewne wahania, czy ten ambitny, bardzo ambitny eksperyment gospodarczy w Polsce się uda. Czy społeczeństwo polskie będzie miało dosyć takiego, powiedzmy, wstrzemięźliwej woli do poświęceń, ażeby przez ten bardzo trudny okres jakoś przejść. Pod tym względem są duże znaki zapytania. Mam wrażenie jednak, że w rezultacie różnych wizyt, szeregu dyskusji między kołami kierowniczymi Polski i Ameryki, w rezultacie wizyt poszczególnych amerykańskich biznesmenów do Polski,
optymizm w sprawie Polski raczej wzrasta i coraz bardziej rozpowszechnia się przekonanie, że aczkolwiek rok 90 będzie dla Polski rokiem bardzo trudnym, ciężkim, może nawet i bolesnym, to jednak wola narodu do przeprowadzenia zasadniczych zmian oraz determinacja obecnego demokratycznego rządu jest taka, że Polska rzeczywiście ma istotną szansę przejść przez ten rok zwycięsko, a to z kolei uzasadnia większe inwestycje zachodnie w Polsce, a w szczególności większe zainteresowanie Ameryki. My, mówiąc my w znaczeniu my Amerykanie, nie chcemy, ażeby Polska stała się, powiedzmy, jakąś przyczepką gospodarczą tylko dla Europy Zachodniej, a w szczególności dla Niemiec. Dlatego też z punktu widzenia amerykańskiego zdrowa i silna Polska, Polska silna politycznie, zdrowa gospodarczo, jest rzeczą w naszym własnym interesie narodowym. Muszę powiedzieć, że bardzo na pewno wszyscy się cieszymy z takiego postawienia sprawy, zwłaszcza przez osobę tak wybitną i wpływową jak pan. Proszę natomiast powiedzieć, czy nie odnosi pan tego wrażenia, które nas niekiedy niepokoi w tym, w naszym kraju, ale rozumiemy to dobrze, że potencjalni inwestorzy przybywający do nas z zewnątrz, prywatni inwestorzy, na których nam przecież w tej chwili bardzo zależy, no są nieco zdetonowani i zdegustowani pewnym brakiem, nazwijmy to, infrastruktury, że na przykład luki w naszym systemie bankowym, o ile tutaj nie należy mówić nawet o czymś większym, o braku systemu bankowego w sensie takim, jakim jest rozumiany na Zachodzie, lub też zwyczajnie trudność uzyskania połączenia telefonicznego, tak, bo przecież jest to znane, mogą działać w sposób odstraszający na prywatny kapitał. To bezwzględnie ma miejsce. Sam osobiście spotkałem się z paroma bardzo wpływowymi amerykańskimi bankierami, którzy po pobycie w Polsce mówili mi, że właściwie w Polsce system bankowy, taki jaki istnieje na świecie zachodnim, w ogóle nie istnieje, że go nie ma, że nie ma na czym budować, że właściwie nie ma zrozumienia nawet, z wyjątkiem paru jednostek, w Polsce na czym polega rozwinięty, kompleksowy system bankowy. To ich zaskoczyło i raczej przeraziło. Bezwzględnie kwestie tej infrastruktury są dla Polski dużym obciążeniem, bo Polska właściwie z punktu widzenia Zachodu jest krajem zacofanym pod tym względem. Ale to z drugiej strony pociąga te koła przemysłowe amerykańskie, które mogą inwestować właśnie w prędkiej budowie infrastruktury, na przykład kwestia sieci telefonicznej. Węgrzy pod tym względem zrobili już kilka kroków i w Budapeszcie wielka kompania amerykańska ma założyć cały nowy system telekomunikacji. Sądzę, że w tej dziedzinie dla Amerykanów pewne aspekty obecnej sytuacji w Polsce mogą być atrakcyjne, ale to będzie wymagało jednocześnie dużego również wysiłku i ze strony Polski, ażeby inwestycje te pociągać i stwarzać warunki dla nich pewności, stabilności i konsekwentnej przemiany. To się odnosi tutaj również do całej tej kwestii nomenklatury, przemian w personelu i tak dalej. W Ameryce panuje przekonanie, że nomenklatura jest wielkim obciążeniem gospodarczym dla Polski. Nie tylko w sensie stricto finansowym, ale nawet w sensie subiektywnym. To jest zupełnie odmienne nastawienie. Ludzie, którzy są rezultatami, są produktami pewnej maszyny politycznej, tak, i którzy nie rozumieją, na czym polega system pluralistyczno-wolnorynkowy. Dlatego też przyspieszenie procesu przemian w kadrach państwowych jest moim zdaniem rzeczą bardzo konieczną. Tak, zapewne, chociaż jak pan wie, stosujemy tu politykę ostrożną, co jest zrozumiałe, prawda, unikając kroków spektakularnych, które mogłyby przypominać pewne dokonywanie porachunków, prawda, z ludźmi, którzy znaleźli się w sytuacji przegranej, szukając jakiegoś szerokiego konsensusu, co nie znaczy oczywiście, że te zmiany, o których pan mówi, nie są konieczne. Jak pan wie, przygotowujemy się w tej chwili bardzo intensywnie do wyborów regionalnych, samorządowych, które przecież w znacznym stopniu zadecydują o tym, czy ta zmiana, która się dokonała w Polsce, będzie władzą zmianą trwałą. Tak, więc to powinno ten proces przyspieszyć i oczywiście nikt nie jest przeciwko ostrożności, ale zachodzi pytanie, czy w pewnych dziedzinach ten proces przemian nie jest nieco za wolny. Tu nie chodzi o rozrachunki polityczne, czy też o jakieś nowe czystki, ale po prostu o stworzenie warunków dla szybszego rozwoju kraju i dla autentycznej demokratyzacji tego kraju.
Zaprosiliśmy do studia pana Lecha Borkowskiego, który jest trenerem naszej polonijnej drużyny piłkarskiej Białe Orły. Wróciłeś niedawno z Polski. Może mógłbyś nam opisać swoje wrażenia z pobytu w kraju? Tak, po 3 latach mojej nieobecności w Polsce zdecydowałem się odwiedzić kraj. Muszę ci powiedzieć, że wyjechałem na polskim ważnym paszporcie z wielokrotnym przekroczeniem granicy, co niektórzy moi koledzy i znajomi mają wielkie zawsze obawy, bojąc się, powiedzmy, jechać na paszporcie polskim. Muszę powiedzieć, że miałem pewne obawy, że mogą mnie spotkać jakieś tam trudności na lotnisku, na odprawie paszportowej, ale ku mojemu zdziwieniu no wszystko było wspaniale. Obsługa lotniska zarówno w wjeździe do Warszawy, jak i przy wyjeździe z Polski no, była tak miła i tak uprzejma, no, wręcz nie do poznania to, co się działo kiedyś, tak jak mówiłem, 3 lata, 4 lata temu, prawda, gdzie człowiek miał zawsze jakiś strach, jakąś obawę i tak dalej, i tak dalej. No. Ale ciebie na pewno interesuje w ogóle życie w Polsce, w ogóle jak ludzie żyją, prawda, jak sprawy ekonomiczne wyglądają. Otóż muszę powiedzieć, że też właśnie byłem bardzo mile zaskoczony. Raptem w Polsce się wszystko pokazało. Wszystko jest. Zarówno jak i artykuły, te właśnie pierwsze potrzeby, artykuły spożywcze, jak i przemysłowe. No to się wszystko pokazało. Wyszło gdzieś spod lady, prawda, jak to kiedyś mówili, że ekspedientki, prawda, chowają pod lady. Nie ma, bo wszyscy chowają pod lady i znajomym, prawda, to się wszystko gdzieś rozprowadza. Teraz to tak wygląda, jakby to wszystko się powyciągało spod lady i raptem wszystko jest. No fakt, tak jak powiedziałem, że jest, ale to wszystko jest bardzo drogie. To jest bardzo drogie i społeczeństwo ludzi po prostu jest na to nie stać. I to jest bardzo przykre, bo zarobki średnie, przeciętne, z tego co ja się zorientowałem, z tego grona ludzi, z którymi rozmawiałem, to zarabiają w granicach 500-600 tysięcy. Chociaż mówi się, że podobno, nie wiem, ktoś tam, prawda, statystyka podaje, że podobno średnia zarobków w tej chwili w Polsce wynosi 1 000 000. No ja takich przypadków nie spotkałem, prawda, wśród ludzi takich pracujących, typowych, prawda, którzy pracują fizycznie. No owszem, być może, że tam statki, powiedzmy, dyrektorskie są może milionowe. Nie jestem tego aż tak bardzo pewny, ażebym o tym mówił, ale niemniej jednak ta płaca jest bardzo niska stosunkowo do cen. Mówi się, że w Polsce ceny pozostały polskie, znaczy pieniądze, zarobki pozostały polskie, ale ceny są zagraniczne. I że porównuje się Polskę do Zachodu, chociaż faktycznie ten mały Zachód już widać faktycznie, tak jak powiedziałem, artykuły spożywcze. Na każdym miejscu można zastać, na każdym placu. Wychodzi człowiek z tramwaju, z autobusu, gdziekolwiek, na jakimkolwiek placu jest już stolik, jest już samochód rozstawiony i pan sprzedający swoje artykuły. I sprzedaje się wszystko. Słodycze. Tak, kwitnie handel. Jest po prostu w tej chwili no, tak zwane zielone światło, o którym się kiedyś mówiło, że dla prywatnej inicjatywy swoboda. Więc faktycznie, tak jak powiedziałem, czekolady, artykuły mięsne, niektóre przemysłowe nawet artykuły, to dosłownie tyle tego, tak bardzo dużo jest, że no, trudno w to uwierzyć, że tak raptem to wszystko się pokazało. Przykładowo, mógłbym podać taki przykład, że akurat czekolada. No tutaj nie wspomniałem, że na tych placach głównie są artykuły pochodzenia zagranicznego, pochodzące przede wszystkim z RFN-u. Przede wszystkim z RFN-u, gdzie, no nie wiem, czy do Berlina Zachodniego, bo tam jest właśnie bezwizowy jeszcze miasto, prawda, że jeżdżą i to przywożą, czy skądś. No trudno jest mi powiedzieć, w jaki sposób. W każdym razie na przykład najtańsza czekolada, która kosztuje w RFN-ie, bo akurat mam taką możliwość porównania, kosztuje w RFN-ie około 50-60 fenigów. Tam na takim placu kosztuje 10 tysięcy. Jest to stosunkowo dużo w stosunku do ceny, powiedzmy, tej markowej. No, są tak zwane, kiedyś mówiło się o tak zwanych rogalikach, prawda, i chrupiących bułeczkach. Faktycznie aż przyjemnie popatrzeć na te bułki, na ten chleb, na to wszystko gorące, ciepłe, gdzie po prostu podaje się ludziom, powiedzmy, no,
można by powiedzieć, jak na talerzu, ale tak jak mówię, to wszystko kosztuje. No miałem możliwość oglądania programu telewizyjnego. W piątki jest taki program, który się nazywa Studio Otwarte. Z tak dużym zainteresowaniem tego programu słuchałem, jakbym oglądał naprawdę dobry film. Z racji tej, że może ciekawiło mnie to właśnie ta problematyka, która była poruszana właśnie w tym programie. Oczywiście była mowa głównie o związkach branżowych, związkach Solidarności, tam powiedzmy, czy hutników, czy rolników i tak dalej. Wszyscy powiedzmy, no, mieli do siebie takie pretensje. Było to na zasadzie takiej małej ala kłótni, prawda. Między innymi w tym programie brała udział jedna pani, trudno mi powiedzieć w tej chwili skąd ona pochodziła, z jakiego miasta, ale prawdopodobnie chyba z Poznania, która właśnie mówiła na temat problematyki w ogóle kobiety, matki w ówczesnych czasach, jakie w ogóle w tej chwili, jaka w ogóle w tej chwili jest. I nawet mówiła o takiej sytuacji drastycznej, która no, strasznie poruszyła mnie to i jakoś tak do serca mi to trafiło. Mówiła, że zdarzają się wypadki, sytuacje, że matki niektóre kradną w sklepie chleb i mleko. No, z czego to się bierze? To się bierze chyba z tego, że brak im jest po prostu pieniędzy. Przykre. A twój własny pobyt, twój czas, wspominasz miło, podejrzewam. No tak, ja byłem na wizycie, ja byłem tam troszeczkę innej roli, prawda, Odwiedzający. Leszku, przepraszam, wracając do tematu w Calgary teraz. Wiem i każdy wie, że jesteś trenerem naszej drużyny. Co odnośnie naszej drużyny nowego? Są rozgrywki. Jak się wiedzie? No wiedzie się dobrze. Nie ma powodów do tego, ażeby, narzekać. I mam nadzieję, że nic nie wskazuje na to, Że będzie źle, a wręcz przeciwnie, że będzie bardzo dobrze. Ja osobiście jestem bardzo zadowolony przede wszystkim z działalności zarządu klubu, działalności nowego prezesa, który nie tak dawno właśnie został wybrany, pana Kazimierza Chruściela, który, no, można powiedzieć, że wywiązuje się ze swoich obowiązków bardzo dobrze. I ta sytuacja, mi się wydaje, ze strony właśnie, pokazanie ze strony właśnie zarządu, działalności, prawda, zarządu, no, opiewa jakimś optymizmem na to, że będzie lepiej. Że będzie lepiej i że no, będziemy o piłkarstwie, o drużynie właśnie polonijnej w Białych Orłach słyszeli coraz więcej, no i oczywiście w samych superlatywach. Jak najmniej, żeby było, prawda, jakichś takich porażek, czy ewentualnie jakichś złych opinii. Życzę powodzenia i oczywiście będziemy bardzo trzymać kciuki. Dziękuję za przybycie do studia. Dziękuję. Wywiad z Lechem Borkowskim był nagrany parę tygodni temu. Teraz w cyklu reportaży o Polsce przedstawimy dokumentalny film pod tytułem Stolicy Dolnego Śląska. Ja się z Państwem już żegnam i do zobaczenia we wrześniu. Każde miasto ma swoje charakterystyczne miejsce, po którym się je rozpoznaje. Takim miejscem we Wrocławiu jest Most Grunwaldzki. Prawdziwą urodę miasta znajdziemy jednak gdzie indziej, wśród znaczniejszych zabytków. Rynek Starego Miasta. Wrocław liczy sobie ponad 7 wieków, mierząc tylko czas od otrzymania praw miejskich. Wśród kolorowych kamieniczek uwagę przybysza zwracają te dwie białe, zwane bajkowo Jasiem i Małgosią. Niektóre z rynkowych kamienic pochodzą z XIV i XV wieku. Tutaj znajduje się także późnogotycki ratusz, którego budowę rozpoczęto w wieku XIII. Dzięki bogatej dekoracji rzeźbiarskiej zaliczany jest do najcenniejszych zabytków gotyckiej architektury mieszczańskiej w Polsce. Leżąc na ważnym szlaku handlowym, Wrocław rozwijał się szybko, by już w XV wieku dorównać największym miastom Europy Środkowej.
niezależnie od obcego panowania, zawsze silnie związany był z Polską. Wrocław odrestaurowanych zabytków i Wrocław ostatniego dnia wojny. I znowu wracamy do lat 80. Obok ratusza stanął odnowiony pręgierz. Z rynku tylko kilka kroków do uniwersytetu. Zwiedzić go to przede wszystkim zobaczyć piękną aulę Leopoldina. W tej sali ozdobionej freskami odbywają się koncerty i najważniejsze uroczystości uniwersyteckie. Oto wkracza Senat. Tak wygląda początek każdego roku akademickiego na wszystkich 9 wyższych uczelniach miasta. Ale ten w uniwersytecie ma jedyny niepowtarzalny klimat, związany właśnie z aulą Leopoldina. Wrocław zwie się także miastem mostów, zieleni i kościołów. Ostrów Tumski, najstarsza i najpiękniejsza część Wrocławia. W X wieku istniała tu drewniana osada będąca siedzibą piastów. Później ostrów był we władaniu władz biskupich podległych aż do 1821 roku arcybiskupstwu gnieźnieńskiemu. U wejścia na dawną wyspę stoi pomnik papieża Jana XXIII. Ostrów Tumski to niezwykły zespół zabytków, zwany często polskim Watykanem. Wśród wielu wspaniałych kościołów góruje gotycka katedra pod wezwaniem świętego Jana Chrzciciela. Tutaj znajduje się także Muzeum Archidiecezjalne, a w nim niezwykle cenny dla Polaków eksponat, tak zwana Księga Henrykowska z XIII wieku. Zawiera ona pierwsze zdanie, jakie kiedykolwiek napisano po polsku. Brzmiało ono: daj ut ja pobrusa, a ty pozuwaj, co w języku staropolskim znaczyło: daj, ja pomielę, a ty odpocznij. Podczas ostatniej wojny księga była schowana w tej oto skrzyni, podstępnie zamykanej na gwóźdź, który dopiero po włożeniu w ukryty otwór uruchamiał zamek.
Wrocław ma 10 muzeów. W Muzeum Narodowym znajduje się wiele eksponatów związanych ze Śląskiem. Oto pierwsze monety bite w tutejszych mennicach. Ich funkcje były nieco inne niż współczesnego pieniądza. Wręczano je najczęściej za zasługi lub dowód uznania. A to już najmłodsze muzeum Wrocławia, Panorama Racławicka. ...1800 m² zamalowanego płótna, 120 metrów długości, 15 wysokości. Wszystko w zamkniętym kole o średnicy 30 metrów, a na płótnie panorama bitwy pod Racławicami. Malowali ją wybitni polscy malarze, Jan Styka i Wojciech Kossak, mając zresztą do pomocy wielu innych. Dziełem tym uczcili stulecie insurekcji kościuszkowskiej, wielkiego narodowego powstania Polaków. W obrazie przedstawiono wszystko zgodnie z ówczesną wiedzą historyczną. Podobno nawet taka sama była pogoda w dniu bitwy, 4 kwietnia 1794 roku. Zwiedzający panoramę znajdują się jakby w środku wydarzeń. Fakt ten potęguje złudzenie polegające na niemożności odróżnienia obrazu od towarzyszącej mu dekoracji. Miasto stare i nowe. Czasami wystarczy przejść zaledwie kilkaset metrów, by znaleźć się w innej epoce, w innym świecie, wśród innych spraw i problemów.